aplikacje mówią wszystko o nas i o naszych nawykach i tym takim czynniku behawioralnym, ponieważ no to jest taki objaw dzisiejszego dnia, kiedy zaczynamy chodzić na siłownię czy trenować sport, instalujemy aplikacje, podobnie jest z dietą. Mamy różne aplikacje, które pomagają nam szacować te kalorie i rozpisywać menu, więc używanie tych aplikacji mówi nam o tym, czy dalej trwamy w tych postanowieniach, czy być może już je porzuciliśmy. Widzieliśmy wzrost zainteresowania aplikacjami prozdrowotnymi, a więc od sportu i od diety po drugiej połowie grudnia, a więc przed nowym rokiem, po nowym roku było bardzo spore zainteresowanie. No i to zainteresowanie spadało z czasem. Kolejnym takim wzrostem zainteresowania była połowa marca i 100 dni do wakacji. Wtedy znowu wróciliśmy do tych naszych postanowień, żeby poprawić naszą sylwetkę. No i niestety również te postanowienia nie były zbytnio mocne, ponieważ zainteresowanie spadło. Kobiety są trochę bardziej wytrwałe w swoich postanowieniach. Widzimy, że dłużej trwają, zwłaszcza po nowym roku. Natomiast w okolicach kwietnia to wszystko już tutaj się równa i tak samo porzucają swoje postanowienia. Widzimy natomiast pewną różnicę pomiędzy użytkownikami różnych telefonów. Użytkownicy Androida i iPhone'ów w różnym stopniu trwają w tych postanowieniach. No i muszę powiedzieć, że użytkownicy iPhone'ów troszkę dłużej trzymają te postanowienia i chętniej używają tych aplikacji prozdrowotnych w stosunku do innych modeli. Sprawdzaliśmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o aplikacje dotyczące diety i aplikacje sportowe. Rzeczywiście dłużej trwamy w tych postanowieniach dietetycznych. Wymaga to być może od nas mniejszego zaangażowania. A żeby używać aplikacji sportowej, jednak musimy iść na siłownię, albo biegać, albo jeździć, uprawiać ten sport. Natomiast aplikację dietetyczną możemy przeglądać, a to, co później, czy ktoś zje, czy tej diety dotrzyma, tego już nie jesteśmy w stanie zweryfikować.